27 sierpnia 1922 roku powołana do życia została organizacja Związek Polaków w Niemczech. Organizacja powołana w trudnych czasach na podstawie już wcześniej działających mniejszych organizacji polonijnych za granicą. Organizacja, która od początku za cel swojego głównego działania, można by go określić odezwą, która została opublikowana w grudniu tego samego roku w tygodniku berlińskim. Ta odezwa brzmiała: my, którzy pozostaliśmy w Niemczech jako obywatele państwa niemieckiego, złączyć się musimy do wspólnej pracy, jeżeli nie chcemy utracić wiary ojczystej, naszego języka polskiego, naszej kultury rodzimej. Już u zarania funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech wskazane zostały trzy fundamentalne, najważniejsze obszary działalności Związku. Ojczysta wiara, ojczysty język, ojczysta kultura. Wiara zresztą została później, w 1938 roku, określona jako jedna z fundamentalnych prawd Polaków. Jest to druga prawda. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Mówiono w tej odezwie o ojczystym języku. Mówiono o kulturze ojczystej. I tak się faktycznie stało. Dzięki wybitnym postaciom, które tworzyły Związek Polaków w Niemczech, i tutaj nie wspomnieć nie sposób o księdzu Bolesławie Domańskim, o pierwszym prezesie Stanisławie Sierakowskim, czy sekretarzu generalnym Janie Kaczmarku. Ci pierwsi przywódcy Związku właśnie kładli ogromny nacisk na to, aby tworzone były polskie szkoły, aby krzewiono polski język, aby rozwijano polską kulturę, sport, organizacje takie oddolne, dziś powiedzielibyśmy społeczne. Lokalna historia, historia ludzi, którzy po prostu kochali Polskę, nie wydaje się zbyt atrakcyjna. Przecież pamięta się zwycięzców, pamięta się dowódców. Tymczasem my pamiętamy o ludziach wyjątkowych. Ludziach, którzy czuli ból, który dzisiaj nam nie towarzyszy. Oni czuli ból braku polskości i bardzo chcieli w tej Polsce żyć. Ci ludzie w sposób zupełnie bezinteresowny po prostu kochali Polskę. A ta miłość nie wiązała się dla nich z żadnymi korzyściami. Wręcz przeciwnie, ona narażała ich na sankcje, represje. Wielu z nich naraziła na utratę życia. Wielu zmusiła do walki o polskość, bo przecież miejsce, w którym jesteśmy, to jest miejsce poświęcone również pamięci rodłaków, bo wielu z nich było powstańcami śląskimi. Szanowni Państwo, dlatego bardzo się cieszę, że o nich pamiętamy, że będziemy żyć według pięciu prawd, które ustanowili. Szczególnie według tej jednej, w której Polak Polakowi bratem.